Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 214. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. A ja witam Was w nowym miesiącu, w inspiracjach lipca. Dzisiaj mamy 1 sierpnia, teraz kiedy ten odcinek publikuję i nie mogę sobie odmówić powiedzenia, że jest to najlepszy, najwspanialszy, najcudowniejszy miesiąc w roku, a dlaczego? Dlatego, że jest to mój miesiąc urodzinowy. I jeszcze dodam, pomimo zapewne lekkiego cringe'u, że jako zodiakalna lwica po prostu muszę się tak delektować swoimi urodzinami i bardzo lubię je celebrować. Nie będę sobie tego odmawiać, są Osoby mniej lub bardziej podekscytowane na świętowanie swoich urodzin. Ja oczywiście zaliczam się do tej drugiej grupy. I sierpień przed nami, ale my dzisiaj spędzimy kilka chwil wspólnych na refleksji nad. Lipcem ja każdego miesiąca w pierwszy dzień miesiąca przychodzę do Was z solówką, w której opowiadam o przeróżnych doświadczeniach, produktach i odkryciach, które skradły moje serce, mówiąc górnolotnie w ostatnich tygodniach. Także dzisiaj mam dla Was, oczywiście bardzo, mam nadzieję, ciekawą mieszankę rozmaitości letnich. Będzie sporo polecajek kulturalnych, związanych ze szeroko pojętą sztuką. Myślę, że na dłuższą chwilę przyjrzymy się tematom gastronomicznym, bo uważam, że nie byłoby mojego podcastu bez, bez tych elementów foodisowych. I będzie trochę o kosmetykach od strony takiej bardziej naturopatyczno-olejkowo zapachowej. Czy to Was zachęciło? Mam. Taką nadzieję, zanim przejdziemy do tej jakże fantastycznej listy, którą dla Was mam, kilka ogłoszeń. Po pierwsze, prośba. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami i słuchaczkami podcastu, to niezmiernie powtarzam, że będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować, możecie to zrobić na przeróżne sposoby, w zależności od tego, gdzie słuchacie mojego podcastu. Jeżeli jest to Spotify, tam możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek i oczywiście dodać podcast do biblioteki. Na iTunesie, w aplikacji podcasty na iPhone'ach jest opcja również gwiazdkowania, ale macie też. Możliwość napisania kilku słów, recenzji, opinii też jest to bardzo pomocne. Wszystkie te działania sprawiają, że podcast jest dalej promowany, jest polecany nowym osobom, więc trafia do szerszego grona odbiorców. Podcasty ukazują się też na YouTubie, tam możecie zasubskrybować mój kanał, lajkować, odcinki, komentować, ale oczywiście, jeżeli macie ochotę na dyskusje na tematy około podcastowe, na więcej treści związanych z tym, o czym mówię tutaj, takich bardziej lifestyle'owych i pewnie nieco. Bardziej osobistych, to oczywiście odsyłam na mojego Instagrama, czyli instagram.com ukośnik Karolina Sobańska. Ja tam wrzucam regularnie kilka razy w tygodniu post wraz z moim małym felietonem, czyli jakąś myślą, która akurat chodzi mi po głowie, którą rozwijam w tej dość krótkiej formie i zawsze czekam na wasze refleksje w komentarzach, ale też udostępniam przeróżne relacje i one są często zapisane więc też polecam Wam sobie tam zajrzeć po przeróżne playlisty, ale też polecajki podróżnicze jedzeniowe z przeróżnych miejsc i w tym moje inspiracje kulinarne domowe. Także jest spory, spory miszmasz, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli jesteście użytkownikami, użytkowniczkami Instagrama i świeża rekomendacja dla tych, którzy czują tematy TikToka. Możecie mnie tam zaobserwować pod Pseudonimem Karo Sobanska. A jeżeli nie macie TikToka, to możecie zawsze założyć i też zobaczyć. Tam są zupełnie inne, oryginalne treści, stworzone przeze mnie, krótkie filmiki do miłej muzyki. Wow. Po prostu artystka ze mnie już jest, taka, że nawet w intro. I, I co? I możecie ze mną pospacerować po Paryżu, pooglądać ładne rzeczy i popatrzeć na smaczne jedzenie. Więc jeśli was to zachęca, to oczywiście. Zapraszam. Przechodzimy do mojej dzisiejszej listy polecajkowej i zacznę podróżniczo i przy okazji od dygresji, bo chciałabym zaznaczyć, że to jest trzeci odcinek inspiracji, który nagrywam z Paryża i jest to ostatni, który nagrywam z Paryża, przynajmniej na jakiś czas. Więc tutaj taki mały, prywatny element. Było to bardzo miłe. Jest to bardzo miłe kucać sobie w rogu szafy w paryskim mieszkaniu. Także dla mnie jest to przy okazji taki moment dosyć sentymentalny, moment pewnego podsumowania tego ostatniego czasu, no ale oczywiście skupiamy się na lipcu. Tak jak chyba powiedziałam przed kilkoma sekundami, zaczynamy od podróży, bo spełniłam swoje może nie duże, ale dosyć świeże i intensywne marzenie, które było gdzieś tam w mojej głowie podczas tego pobytu we Francji, a mianowicie chodzi o odwiedzenie Biarritz. I zanim dodam swoje trzy grosze, pomyślałam, że przeczytam Wam o tym mieście, dosłownie kilka zdań, które znalazłam i, i lubię, lubię ten element y, ulubieńców, gdzie ja mogę zgłębić jakiś temat i przeczytać Wam fragment, jakieś notki z, z z, z internetu, z jakiegoś bloga. Sprawia mi to ogromną satysfakcję, także posłuchajcie. Więc Biarritz jest to miasto i gmina, w której mieszka około 30 tysięcy osób we Francji, w rejonie Nowa Akwitania, w kraju Basków, blisko granicy z Hiszpanią. 783 km na południowy zachód od Paryża, 196 km na południowy zachód od Bordeaux nad zatoką Biskańską, słynna niegdyś elitarna, dziś wciąż uchodząca za luksusową nadmorska miejscowość turystyczna nad Atlantykiem, słynąca zwłaszcza ze szczególnie korzystnych warunków do uprawiania surfingu. Biarritz było miejscem polecanym mi przez wiele osób, wydaje mi się, że zaczęło ono być bardziej popularne wśród niefrancuzów w ostatnim czasie no i właśnie kilkoro moich znajomych, którzy są na bieżąco z trendami podróżniczymi podpowiadało mi, żeby się tam udać, że to jest to miejsce. Udało się, pojechałam, słuchajcie, z moją przyjaciółką pociągiem, co też bardzo wam rekomenduję, bo tak jak przeczytałam, to jest prawie 800 km od Paryża. Samochodem jedzie się tam z tego co wiem, około 8 godzin, natomiast pociąg jedzie 4 godziny 20 minut, o ile nie ma opóźnień, my miałyśmy opóźnienie, ale to nic. Więc jest to bardzo, ale to bardzo wygodne, przejeżdżamy przez całą Francję, co sprawia mi niesamowitą radość, dlatego że po pierwsze uwielbiam pociągi, a po drugie jedną z najfajniejszych rzeczy w pociągach jest to, że można obserwować jak zmienia się krajobraz. Samo Biarritz e, mnie zachwyciło, było to miasto, o którym nie wiedziałam zbyt wiele, nie miałam zbyt wysokich oczekiwań, i wydaje mi się, że to jest w ogóle dobra recepta na zachwyt. To dać się zaskoczyć i nie krować sobie zbyt um, szczegółowych, może, wizji danego miejsca. Plus jest taki, że Biarritz nie jest miastem przedstawianym bardzo często wiem, w filmach czy serialach, bo na przykład, tak sobie teraz pomyślałam, jeżeli jedziemy do Nowego Jorku czy do, nie wiem, do LA akurat takie, nawet o, do Paryża to choćbyśmy nie chcieli sobie stawiać pewnych oczekiwań to one i tak widnieją w naszej głowie z uwagi na przeróżne obrazy, które widzimy na przestrzeni całego życia właśnie w, w filmach czy, czy na zdjęciach etc. Natomiast Biarritz było w mojej głowie jako jakieś super miejsce ale w sumie nie wiedziałam czego się spodziewać żeby nie przedłużać Mogę was też wysłać do mojego Instagrama. Jest to bardzo malowniczo położone miejsce, jest niewielkie, więc całe można bez problemu obchodzić pieszo. Przydałoby się może przy dłuższym wypadzie mieć samochód, żeby móc jeździć na okoliczne plaże, ale jest całkiem nieźle skomunikowane, jeśli chodzi o autobusy do centrum z dworca i do jakichś nieco bardziej odległych miejsc w mieście, choć nam to nie było szczególnie potrzebne. Jest to miasto bardzo turystyczne, ale akurat trafiłyśmy w ciągu tygodnia przed długim weekendem. Są tam głównie Francuzi. Ceny są podobne do Paryża, więc tak jest drogo, ale jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do paryskich standardów, to to nie jest powalająca, powalający jakiś przeskok czy, czy zwalające z nóg kwoty. Nie są to. Jest to miasto, tak jak Wam zacytowałam, surferskie i to jest świetne, że mamy bardzo dużo Francuzów, którzy mają tutaj domy letnie albo przyjeżdżają tutaj na lato, ale są też surferzy, którzy na przykład mieszkają tutaj na stałe, więc jest też bardzo przyjemny taki vibe lokalsowy. Ja nazywałam w swojej głowie i w jednym z pisów na Instagramie Biarritz taką europejską Kalifornią, dlatego że jest drogą <laughs> żartuję. Poniekąd, ale też jest bardzo dużo surferskich sklepów, które wyglądają naprawdę jak rodem z Kalifornii. Jeszcze moja przyjaciółka, która była ze mną mieszka w Kalifornii, razem byłyśmy w tych przeróżnych miejscach w Orange County na przykład, więc to było, to było bardzo ciekawe porównanie. Mamy kilka kawiarni speciality, co zawsze jest miłe, szczególnie w małych miasteczkach i w kraju, który może nie ma jakiejś szczególnej historii kawy trzeciofalowej, nie słynie z tego, jak to jest w przypadku Francji. Co jeszcze? Jedzenie jest po prostu świetne, mamy naleciałości z kuchni baskijskiej, hiszpańskiej, ale też wspaniałe takie nadmorskie tawerny rybackie, plus knajpki takie typowo powiedzmy modne, jakieś bowle z Bali, dużo, dużo zdrowych opcji. Także dla każdego coś dobrego. Myślę, że można złapać taki dobry balans kuchni lokalnej, kuchni hiszpańskiej, kuchni, kuchni szeroko pojętej francuskiej, sezonowej, ale też takiej bardziej trendowej, zdrowej. Pogoda nam dopisała, bo pomimo, że jest to Wybrzeże Atlantyckie, gdzie pogoda jest niepewna, było wspaniałe. W ogóle nie wiem, czemu ten podcast już tak długo trwa i ja gadam o tym, Biaric. Ja nie wiem. Tak, tak mogę się tego spodziewać, bo zapytaj dziewczynę, znaczy Karo, o, o podróże i zacznie się rozwijać przez. Przez bardzo długi czas. Podsumowując, Biaric jest świetne i w lipcu, oprócz tego, że wybrałam się na drugi koniec Francji, to spełniłam swoje kolejne marzenie, które było maksymalnie randomowe. Ja nie wiem, czemu ja tak strasznie chciałam to przeżyć. Chciałam przejechać się Eurostarem, czyli pociągiem z Paryża do Londynu przez, ka przez w zasadzie pod kanałem La Manche. Od kilku lat wydawało mi się, że to jest jakiś w ogóle genialny pomysł. Po pierwsze, jak się o tym dowiedziałam na studiach w Szkocji, to byłam przerażona, stwierdziłam, że za nic bym nie wjechała tunelem pod, pod, pod wodą. No Zmieniło mi się to trochę z, z wiekiem i wymyśliłam sobie, że podczas pobytu w Paryżu chcę zwiedzić Londyn, a tak się okazało, że moi przyjaciele mieli zaplanowaną wycieczkę do Londynu, więc ja po prostu cała w... Eurece. Stwierdziłam, że ja po prostu do was dojadę tym pociągiem i spełnię swoje marzenie. Przy okazji pobędę z przyjaciółmi, także to był świetny pomysł. Strzał w dziesiątkę, nie było to nic odkrywczego, powiem wam po prostu jesteście w ciemnym tunelu przez pół godziny, ale, ale odhaczone. Jestem, jestem ukontentowana. Ale nie o Londynie i nie o pociągu miałam teraz mówić, tylko nawiązać do tematu podróżniczego, ale przechodząc już do działu związanego troszeczkę ze sztuką. I Chciałabym Wam opowiedzieć o moich odwiedzinach w Muzeum Tate Britain, w którym byłam zaraz po maturze, więc minęło troszkę lat. I o obrazie, który skradł moje serce i chyba jest moim ulubionym obrazem. Jest to obraz Davida Hockney'a A Bigger Splash, obraz z 67 roku. Obraz, który podobał mi się od dawna, obraz, który na żywo powalił mnie jeszcze bardziej. I obraz, który był inspiracją do filmu o tym samym tytule, który widziałam parę lat temu, który właśnie idealnie oddaje taki klimat Kalifornii lat, nie wiem, 60., -tych, 70., -tych, tego mocnego słońca, tych parterowych domów i basenów. Chciałabym ten film wam polecić, choć mam taką przypadłość, że większość filmów w swoim życiu widziałam raz i w dodatku Dawno temu. Do końca nie pamiętam o co w nich chodzi, ale gdzieś we mnie pozostaje takie uczucie, taka impresja po obejrzeniu jakiegoś dzieła, że głęboko wierzę, iż jest on nadal dla mnie wartościowy i mogę Wam go również dzisiaj po latach zarekomendować. Jeśli Was ten film interesuje, tak jak powiedziałam, nazwa jest taka sama, czyli A Bigger Splash. Jest to film z 2015 roku. Reżyserem jest Luka. Głada Gnino. Totalnie rozwaliłam chyba to nazwisko w tym momencie. No i obsada jest niesamowita, bo mamy tam na przykład Ralpha Fainsa, Tilde Swinton, Dakota Johnson. Naprawdę. Z tego co pamiętam, jest świetny. Ach, i to jest przecież reżyser, który zrobił Call Me by Your Name, czyli jeden z moich. Ulubionych filmów wszechczasów i to już mówi samo za siebie. A kwoli ciekawostki na temat Hockney'a dodam tylko, że on przeprowadził się na stałe do Kalifornii. Był zafascynowany stylem życia, takim bardziej, jak on to mówił, powolnym i zmysłowym. No i urzekło go to, że tak powszechnym zjawiskiem jest posiadanie basenu, co w jego. Ojczyźnie jest uważany za wielki luksus, oczywiście, z uwagi na pogodę. I jeszcze jedna rzecz, o której nie mogę zapomnieć w kontekście odwiedzenia Tate Britain, to jest absolutnie wybitna sala poświęcona dziełom Marka Rodko. Mała historyjka, moja przyjaciółka Maja, poza ramami, o której wiele z Was słyszało, jest wielką fanką tego artysty i pamiętam, kiedy. Będąc w Madrycie, po prostu prawie się popłakała z zachwytu nad jego obrazem, który przedstawiał nie wiem jakiś niebieski kwadrat w granatowym prostokącie. Mówię specjalnie to w taki ignorancki sposób. Ja nie mogłam zrozumieć, o co chodzi i czy ona się tak zachwyca. I powiem Wam, że po spędzeniu kilkunastu, pewnie minut zupełnie samej w sali pełnej prac Markarotko z tej konkretnej kolekcji Którą tam znajdziecie, ja zrozumiałam moc tych obrazów. Rodko też często nazywa swoje obrazy, raczej właśnie takie sale, w których są zaaranżowane jego obrazy, przestrzeniami do medytacji i zachęca do tego, żeby siadać przy, przy tych dziełach i przyglądać im się, i kontemplować. No i cała ta kolekcja, którą znajdziecie w Tate Britain, jest też bardzo ciekawa. Ponieważ on stworzył te obrazy do restauracji w Nowym Jorku. To było specjalne zlecenie, one miały widnieć właśnie w bardzo prestiżowej restauracji. Z tego co pamiętam, chodziło o restaurację Four Seasons w budynku Seagram w Nowym Jorku. I on, stworzywszy te cudowne dzieła, doszedł do wniosku, że on nie chce, żeby ludzie siedzieli w towarzystwie nad obiadem śmiejąc się, rozmawiając, kiedy jego obrazy wiszą obok i są praktycznie niedostrzegane, bo chce, żeby im była poświęcana Prawdziwa uwaga. I tym sposobem wycofał się z tego deala, a jego dzieła przeszły do historii, i my teraz możemy szczęśliwie podziwiać je w Europie. Chociaż Londyn się tak do końca um, za Europą nie opowiada, ale możemy podziwiać je bliżej i jeszcze w dodatku są dostępne dla wszystkich, nie tylko dla osób, Jedzących w prestiżowych restauracjach, w drogich hotelach. No bo jeszcze fajna informacja jest taka, że muzea w Londynie są darmowe, dlatego też zachęcam wszystkich, którzy planują wypad, aby to miejsce odwiedzić, jak zresztą wiele innych, bo Londyn to jest naprawdę perełka. Czy gotowanie jest sztuką? Wydaje mi się, że tak, więc możemy spokojnie zrobić taki mały detour. Narracyjny, w stronę, w stronę jedzenia, ponieważ dzisiaj chciałabym poświęcić cały segment domowym odkryciom kulinarnym i pomyślałam, że to powinien być w ogóle stały element ulubieńców, na który wszyscy, wszyscy czekamy. Ja mam taką przypadłość, że jak coś mi zasmakuje, to jem to non-stop, aż mi się znudzi, wtedy odkrywam jakąś nową wariację na temat danego dania czy danego posiłku, i potem wszystko się powtarza i koło się zatacza. I mam dzisiaj dla was kilka polecajek. Pierwszym odkryciem w ogóle wszechczasów, chyba nawet z czerwca, ale to się mocno utrwaliło w lipcu. W ogóle nie wierzę, że się kończy lipiec. Wow. Nie wiem, słuchajcie, jak to się dzieje. Jest pieczony fenkuł. Ja o fenkule słyszałam od lat, ale nigdy go nie jadłam. Wiem, że jest anyżowy, że wiele osób go nie lubi. I to śmieszne, bo pomysł na to, żeby kupić fęku, zrodził się tak, że tutaj prawie nigdzie w tych wszystkich biosklepach nie ma koperku. A dla mnie koperek to życie, po prostu uwielbiam. Uwielbiam, kocham, szczególnie w okresie detoksu medycyny chińskiej na wiosnę. Zakochałam się w koperku i dodaję go do wszystkiego. Sądzę też, że wiosną i latem to jest taka bardzo polska, powszechna rzecz, żeby wszędzie ten koperek dodawać. Zresztą w sumie to cały rok jest takie w ogóle śmieszne powiedzenie. Ojej, że kiedy kiedy marzysz o tym, żeby w pudełku w zamrażarce był koperek, a znajdujesz tam lody. <głynie> Kumacie? Nie wiem, nie wiem czemu mi się to przypomniało, ale moja babcia zawsze mroziła koperek w opakowaniu po lotach i jakoś strasznie mnie to rozbawiło, jak się dowiedziałam, znaczy jak usłyszałam to, ten żarcik parę lat temu. Niemniej nie mogłam znaleźć koperku, kocham koperek i żadna pietruszka, kolendra, bazylia, mięta nie jest w stanie mi go zastąpić. Nie chciałam też kupować kopru z Tajlandii, który jest tutaj dostępny właśnie w jakichś takich sklepach bardziej orientalnych. I stwierdziłam, o, kupię sobie fenkuła, bo przecież tam jest trochę tego kopru włoskiego w końcu. I zobaczymy, co będzie z tym fenkułem. No jako, że Został mi fenku. Stwierdziłam, że go ugrilluję, bo słyszałam, że jest pyszny i nie czuć tego anyżu. No i long story short, a raczej Long Story Long, jak to u mnie. Tak też jest. Fenkuł grillowany, jest po prostu boski. I nie wiem, jak on smakuje, trochę jak taka grillowana kapusta, może taki stek z kapusty, tylko że lepszy, nie wiem, bardziej miękki, delikatny, cudowny, no po prostu bajka. Jak to robię? Biorę fenkuła. Oczyszczam go i kroję na cienkie plastry, rozkładam na blasze, polewam oliwą, kroję w plasterki czosnek, zasypuję tym czosnkiem, dodaję jakąś przyprawę. Chyba zaczęłam od tymianku, potem mi się skończył tymianek, więc używałam ziół prowansalskich, wszystko świetnie. Tej oliwy musi być dużo, to jest bardzo istotne. I dodaję sól pieprz, wkładam na jakieś tam 180 do 200 stopni. Niestety tutaj są moje. Wspaniałe instrukcje, czyli na tyle, aż będzie gotowy. Mniej więcej w połowie go przewracam na drugą stronę, żeby się upewnić, że on jest naprawdę dobrze wypieczony, bo to też jest istotne, że on musi być taki bardzo zniszczony. Dzięki temu jest po prostu miększy, A jeżeli jest surowawy, no to jeszcze czuć ten anysz, co dla mnie nie jest zachęcające. W każdym razie jest to po prostu taka ala grillowana kapustka, jak dla mnie. I jest boski. Polecam Wam naprawdę spróbować jako dodatek do dań idealny na grilla. Myślę, że też świetnie by się sprawdził na grillu. Drugie odkrycie, które jest um, całym daniem zasadniczo i serio jem to codziennie od tygodnia. Don't judge me. Chodzi mi o. Tępech. Kupiłam sobie tempech, który siedział w mojej lodówce bardzo długo, nie miałam zupełnie na niego pomysłu i któregoś dnia stwierdziłam, że zrobię sobie skwarki z tępechu, bo tym za pyrkami z gzikiem, a jako, że od trzech miesięcy nie mam blendera, no to sobie gzika ze słonecznika nie zrobię. No ale pomyślałam, dobra, to wymyślimy jakąś opcję, jakąś opcję udawaną. Pójdziemy na skróty, zrobię coś innego. No więc za. Czynając od tego tempechu, zdrowa jest banalnie prosta. Bierzemy tempech, kroimy go na małe, nawet nie kosteczki, bo to chodzi o to, żeby to były takie spłaszczone kosteczki, na takie małe plasterki. W sumie rozmiar nie ma znaczenia. Hmm. To zależy od tego, jak Wy lubicie go jeść. Ja po prostu lubię, jak one są drobne, że wtedy w każdym kęsie się taki skwareczek znajdzie. Wrzucam na patelnię, zasypuję wędzorem papryką, sosem sojowym i dużą ilością oliwy i smażę. I smażę najlepiej pod przykryciem, na małym ogniu potem, żeby to się tak wszystko jakby jeszcze zamarynowało na tej patelni. Ogólnie nie szczędzę żadnego ze składników. Wyłączam, zostawiam i kończę mój obiadek. Czyli tak, gotuję sobie ziemniaczki młode, pyszne i gotuję na parze na tych ziemniakach. Ogólnie to też jest u mnie zawsze yy, wydajność jak najmniej garnków. To jest zasada numer jeden. Mniej sprzątania. Polecam gotuję kalafiora i potem jak mi się nie chce już w ogóle nic rozdzielać to łączę to. Dodaję trochę masła i najlepiej koperku, ale może być też w ogóle kolendra. Ostatnio spróbowałam z kolendrą i też było dobre. Sól, pieprz, wiadomo. Przekładam na talerz, na to daję, uwaga, jogurt sojowy i zasypuję to z kwarkami. Do tego wielka sałata z pomidorami z sosem winegre. I to jest najlepszy obiad świata dla mnie. Po prostu kocham. Był, ważne jest, żeby było dobrze ugotowany kalafior, nie twardy, ale też nie jakiś totalnie rozgotowany. Pysznie ugotowane ziemniaczki, młode, jędrne, cudowne. Ja po prostu mam z siebie dzisiaj. Ja mam z siebie dzisiaj dosyć dużo ubaw, bo się bardzo wczuwam w te opowieści. Skwarki muszą być dobrze wysmażone, i to jest pyszny obiad. Podziękujcie mi potem. I ostatnia rzecz z jedzenia to są owoce. I w ogóle doszłam do wniosku, że ja całe życie myślałam, że jestem największą fanką owoców jagodowych i że zawsze bym wybrała wszelkiego rodzaju borówki, truskawki, maliny. A ostatnio stwierdzam, że ja w ogóle najbardziej lubię nektarynki, brzkwini i morele. Nie wiem, co mi się stało, ale po prostu coś mi się zmieniło. I akceptuję to. Ale może wynika to z tego, że we Francji, słuchajcie, nie ma truskawek. Znaczy, są truskawki, tylko że są truskawki... Takie przemysłowe, takie załadne, takie świecące, takie, które trzymają się w lodówce trzy dni. A ja chciałam takie truskawki, które się psują po kilku godzinach. Takie polskie, takie z pola, takie pyszne. Jako, że takich nie znalazłam, to w ogóle ich nie kupowałam. W międzyczasie się dowiedziałam, że w ogóle już nie ma truskawek, więc jest mi mega przykro. I w sklepie bio znalazłam takie truskawki, które wyglądały jak takie trochę brzydsze, więc mówię, dobra, kupię. I chyba, słuchajcie, za 250 gramów zapłaciłam jakieś. Uff, nie wiem, przecież... nie, nie wiem nawet. Niemczyni 10 euro, w ogóle nawet nie chcę o tym myśleć. I zjadłam je przed obiadem, po prostu stałam i jadłam i nie mogłam przestać, bo by były takie słodkie i pyszne, ale to nie było to samo, to nie były takie polskie truskawki, więc w ogóle serio. Serio, wiem, że to jest ogromny dramat życiowy i, i zdaję sobie z tego sprawę, że to są poważne sprawy, poważne rzeczy, ale będę musiała czekać rok na truskawki, bo ja takich truskawek nie w sezonie nie akceptuję. No, to taka jest, taki jest mój ból, a ogólnie Wam polecam y, jedzenie nektarynek i brzoskwiń, bo one kojarzą mi się z latem. Ja raczej jak jest zimno, to nie jem owoców wcale, nie mam na nie ochoty, a teraz po prostu moje ciało mówi tak, poproszę. No, to tyle. Kto by pomyślał, że wrzucę jedzenie do kategorii sztuka? W sumie sama siebie z, jakby zdziwiłam. No, ale dobra. Przechodzimy dalej, już jesteśmy bardzo, bardzo w temacie sztuki i kultury, moi drodzy, bo mam dla Was kilka propozycji filmowych, które może Was, nie wiem, zaskoczą, dlatego, że to będzie kilka filmów dokumentalnych. Ja bardzo... O, jednak zrobię przejście z jedzenia. Ja bardzo staram się praktykować uważne jedzenie i ono najlepiej wychodzi mi w towarzystwie i nie ukrywam, że kiedy jem sama, to zazwyczaj coś sobie puszczam w tle i chyba przestałam też z tym jakoś mega walczyć, bo po prostu mam na to ochotę i to robię. I zazwyczaj... Oglądałam jakiś serial, najlepiej jakiś taki nie za y, wciągający, taki dosyć lekki, żeby też nie odwracać mojej uwagi od tego jedzenia za bardzo. Ale jak to bywa w życiu, pokończyły mi się seriale, czułam zerową wenę, żeby oglądać nowe i pomyślałam sobie, hmm, a zobaczymy jakie są filmy dokumentalne. I jakoś wkręciłam się w oglądanie dokumentalnych y, produkcji, bo uważam, że jest to świetny sposób, żeby poznać jakiś temat w moim stylu. Czyli poznałem jej jakiś temat... Na tyle głęboko, żeby wiedzieć, o co chodzi, ale na tyle płytko, żeby nie czuć, że wchodzimy zbytnio w szczegóły, bo jestem jedną z tych osób, które lubią wiedzieć troszkę o różnych rzeczach, ale nie lubię jakoś tak za bardzo, za bardzo nurkować w tematy. A jak widzę serial dokumentalny z dziesięcioma odcinkami się sobie wow, Nie dla mnie. Ale jeden kilku odcinkowy będzie. W każdym razie na Netflixie jest kilka fajnych filmów dokumentalnych, Tpuniem. Jennifer Lopez. jakby Ja oglądałam, Uważam, że jest bardzo spoko, ale HBO jest szczególnie takim miejscem, które uważam za świetne źródło dokumentów. I, i no, mamy półtorej godziny rozrywki, i dowiadujemy się czegoś nowego, ciekawego. No, szczególnie, że ja w ogóle uważam, że realizacje HBO są, są zwykle bardzo jakościowe. Netflix może mniej, ale dzisiaj mam dla Was jeden z HBO i dwa z Netflixa, dwie rzeczy, łącznie trzy. Więc tak, pierwsza rzecz, którą obejrzałam, to jest film Biały Blask, czyli historia Abercrombie and Fitch. Nie jest to nic jakoś, wiecie, zmieniającego życie, ale dla mnie to było ciekawe, mnie interesują różne takie zjawiska kulturowe w sytuacji znaczy szczególnie w takim ujęciu, że może niekoniecznie w Polsce, ale w Stanach ta marka była jakąś taką ikoną i Zawsze mnie kręci dowiadowanie się, jak zmienia się też podejście społeczeństwa i jak pewne modele i pewne trendy stają się absolutnie nie do przejścia pase i, i, i są już takim duchem, duchem przedawnionym. Jeśli chodzi o opis z filmu Webu, który lubię wam czytać, to mamy następujące słowa. Pod koniec lat 90. ciuchy Abercrombie Fitch nosiły wszystkie modne dzieciaki. Kłopot w tym, że swój kultowy status marka zbudowała na wykluczeniu i elitaryzmie. Uważam, że fajny, fajny dokument, lekki, mówię, ciekawy, pokazuje pewne przemiany społeczne. Może też pozwala nam lepiej zrozumieć też kulturę amerykańską, która, no, czy chcemy, czy nie chcemy, jest ogromną częścią naszego życia. Wychowani, ja mogę mówić za siebie, ale wychowani na amerykańskich serialach i bajkach. Ciekawostka, moja refleksja w zasadzie jest taka, że ten dokument jest tak stymulujący. On zawiera tyle kadrów, grafik, ruszających się elementów, że zrobiło mi się aż smutno, jak wiele potrzeba żeby utrzymać uwagę człowieka przez dłuższy czas obecnie, że po prostu ten ekran nam skacze. I pewnie, pewnie to jest coś dobrego, bo pewnie sama jako osoba używająca mediów społecznościowych bym nie wytrzymała na czymś bardziej statycznym. Albo byłoby to nieco bardziej utrudnione. Jednak jest to dosyć przerażające, że tyle się musi dziać na ekranie, żebyśmy nie odwracali wzroku. Drugi film dokumentalny to jest film z HBO, też produkcja amerykańska. Tamten był 2022, a ten jest 2021 i nazywa się Podróbki Sławy, czyli Fake Famous. I opis jest dziwny, bo brzmi on: aktorka, projektantka, mod, projektant młody i agent nieruchomości, postanawiając zostać influencerami, do zwiększenia swoich zasięgów używają botów i fałszywych followersów. Generalnie, ja bym inaczej w ogóle ten film streściła. Jest gość, który zajmuje się ogólnie analizą mediów społecznościowych, takich przemian. Społecznych, i on postanowił zrobić taki eksperyment, żeby znaleźć trzy różne osoby, które chciałyby zostać sławne jako influencerzy, i spróbować właśnie za pomocą tych różnych trików ich wypromować. I no moim zdaniem jest to też dosyć smutny obraz. Mówię, to nie jest też program zmieniający życie, ale to bardzo pokazuje, jak sława i popularność jest czymś o czym marzy ogromna część społeczeństwa i tam jest taki cytat, gdzie jeden z uczestników mówi, nie no chyba każdy chciałby być sławny, ja też chciałbym być sławny, w końcu to chyba oznacza, że jesteś fajny, nie? myślałam sobie, ok, świetnie. także no, mnie to bardzo skłoniło do refleksji, sama wiem, że jestem w dużej mierze jakoś tam częścią tego świata. Fajne, nie wiem, niefajne było to, że organizatorzy zrobili taki casting, na który przyszło, przyszło tysiące ludzi i wybrali trzy osoby, które, które najbardziej pasowały do tego, żeby, żeby podjąć się tego eksperymentu. Oni też byli odpowiednio różni, każdy z nich zupełnie inaczej przeszedł ten proces budowania swojej, swojej popularności. Dużo ciekawych, myślę, wniosków na temat. Tego świata opętanego przez media społecznościowe, ja momentami po prostu umieram. Jak na przykład dowiedziałam się, że są takie miejsca, i to jest bardzo powszechne, i one są w pełni zabukowane każdego dnia, gdzie możesz sobie na godzinę wynająć salkę, która jest tak zrobiona, że kiedy robisz odpowiednie zbliżenie na swoją, nie wiem, górną część ciała, to wygląda tak, jakbyś siedziała w privydżecie i że ludzie budują swoje Instagramy w takich miejscach po to, żeby udawać, że są. Rich and Famous, czyli takie po prostu fake it till you make it w czystej postaci, i potem jakby już ich obserwatorzy i nie wiem, potem ich sponsorzy dobijają do tego punktu, i oni już mogą kontynuować ten styl życia, tylko naprawdę, a nie wciskając wszystkim kit. No, masakra, ogólnie masakra, ale polecam, serio, polecam sobie obejrzeć, bo to bardzo się przydaje, myślę, w dzisiejszych czasach. Ostatni film. To jest serial z Netflixa, który bardzo Wam polecam. Też USA 2022. Nowa rzecz. I jest to Bądźcie życzliwi. Modlitwa i posłuszeństwo. O też mi jest słabak o tym myślę, bo to jest, to jest grube. To jest serial dokumentalny prezentujący historię Warrena Jeffsa, lidera fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. I jego szokujące zbrodnie. Jest to powiedzmy taka religia, która... Wychodzi od Mormonów, ale tak jak brzmi sama nazwa, to jest kościół fundamentalistyczny, jest to moim zdaniem po prostu sekta. Najgorsze jest to, że to nadal istnieje, i takich w ogóle, nie wiem, instytucji, wspólnot jest, jest dużo i najbardziej dobijające jest chyba to, że te wszystkie. Porąbane koncepty najczęściej rodzą się w Stanach, i wielu ludzi wie o tym, że to istnieje, a niewiele można z tym zrobić, i, i próba schwytania takich przestępców jest, jest bardzo trudna. Bardzo ciekawe, przerażające. Też no, nie wiem, czy to jest um, potrzebne, żeby to wiedzieć, ale dla mnie z jakiegoś powodu to jest, to jest, to jest ciekawe. Więc więc polecam. Jest to na tyle szokujące, że może. Czasami przydaje nam się obejrzeć coś tak absurdalnego, żeby może spojrzeć inaczej na swoje życie. No, ale też ciekawie zrobiony i no na, maksa, na maksa niepokojące. Cztery odcinki, jeżeli macie ochotę, to lećcie. No dobra, jesteśmy w temacie takim digitalowym. Więc chciałabym Wam polecić jeden podcast, jest to cała seria podcastów i jest to program Cnoty Męskości, który jest dostępny na platformie Audioteka i jest to podcast Marty Niedźwieckiej, która rozmawia z mężczyznami. No już w ogóle sam fakt tego powinien być wystarczający, żeby Was zachęcić do posłuchania, to jest 10 odcinków. Mm. Powiedziałam, że znam z mężczyznami oprócz Asi Podgórskiej, która jest ostatnią gościem, więc żeby nie było. Ja przeczytam Wam może o czym jest ten podcast, uważam, że jest świetny i to Wam muszę jeszcze więcej rozjaśnić. Opowiadanie o kryzysach nieco się zużyło. W końcu żyjemy w nieustannym kryzysie w bardzo wielu obszarach. Koncept męskości podlega krytyce, często słusznie, ale w jaki sposób mężczyźni mieliby wybierać dla siebie nowe, świadome postawy i przekonania, skoro nie mamy uzgodnionych podstawowych zasad? Rozmowa o męskości powinna być prowadzona z zainteresowanymi, dlatego będę rozmawiać z różnymi mężczyznami na temat ich definicji męskości, poszukiwań własnych dylematów i osiągnięć. Każdy z moich rozmówców robi w swoim życiu coś, co do konstrukcji kulturowej męskości walnie się przyczynia. W tej męskiej polifonii jest jeden głos kobiecy, neurobiolożki, która stara się ze mną rozwiać mity na temat męskiego mózgu. Sprawdźcie, czy nowa perspektywa ma na płeć, okaże się dla was zachęcająca. No, dla mnie jest to coś genialnego. Goście są świetni. Jednego odcinka w ogóle chyba słuchałam, słuchajcie, ym, dwa razy dlatego, że czułam, że było tam tyle mądrych przemyśleń, że mnie to przerosło, kiedy, kiedy szłam sobie na spacer po, po mieście. Także jest to na pewno podcast na poziomie, taki, przy którym trzeba się skupić i w który należy się słuchać, no ale niczego innego bym się po Marcie nie spodziewała. A, i pierwszy odcinek jest z Miłoszem Brzezińskim, więc to już w ogóle sprawiło, że musiałam włączyć od razu, jak tylko sięgnęłam audiotekę. Także polecam na maksa. Przesłuchałam w trzy dni i starałam się nie puszczać wszystkiego ciurkiem, więc to i tak było taki, takie wyważone tempo. Mam dla Was jedną książkę, też w takim temacie trochę psychologiczno-samorozwojowym. Książka Opry Winfrey, która nazywa się What I Know For Sure. Dostałam ją, znaczy pożyczyłam ją od mojej koleżanki Mary. I jest to zbiór... Krótkich przemyśleń, więc w ogóle uwielbiam, bo się szybko czyta, takich na jedną stronę, dwie, trzy maks. O tym, co Oprah na przestrzeni całego swojego życia wie na pewno, czyli czego się nauczyła. Bardzo inspirujące, no, Oprah jest w ogóle legendą. Jako kobieta, jako dziennikarka, chyba jedna z najbardziej znanych osób na świecie, i te myśli są zaczerpnięte chyba z jej wcześniejszych publikacji. Które, które ukazywały się na przestrzeni jej kariery. Książka jest sprzed chyba kilkunastu lat, więc nie jest to, nie jest to jakaś świeżynka, ale wszystko jest bardzo, bardzo aktualne i jest to taka książka, po którą warto sięgnąć, otworzyć w dowolnym miejscu i znaleźć jakąś pokrzepiającą myśl. Więc jeśli macie możliwość zakręcenia się wokół niej. To polecam. Też dla Was przygotowałam taki wielki opis y, z internetu, ale myślę, że to, co powiedziałam teraz, dobrze to podsumowuje. A ja już gadam bardzo długo, więc przechodzimy dalej. Mam dla Was jedną polecajkę kontowo-dośledzeniową, <laughs> Instagramową. I y, jest to. Holistic Psychologist na Instagramie. Jest to kobieta, którą odkryłam zdecydowanie za późno, bo parę miesięcy temu, ale zaczęłam realnie wczytywać się w jej posty dopiero, dopiero teraz, od niedawna, tak naprawdę od kilku dni. Jestem zachwycona, uważam, że jest to bardzo, bardzo potrzebny głos w świecie psychologii. Prowadzony przez dr Nicole Lepera, która jest bardzo, bardzo znana. Ona jest psycholożką kliniczną, która skończyła Uniwersytet Cornella. I jeszcze jakąś jedną szkołę w Stanach, jest też psychoterapeutką, psychoanalityczką, która trochę wyłamuje się z jakiegoś takiego standardowego kanonu, w którym została nauczona, wytrenowana. I ma swoją własną metodę. Wiem, że ma jakieś różne swoje też kursy, narzędzia, ale z tego co wiem, ona fokusuje się na autoterapii i podkreśla, jak wiele my możemy zrobić pracą własną ze swoimi przekonaniami, aby po prostu zadbać o swoje zdrowie psychiczne i przełamać pewne schematy, w które wchodzimy. Także dużo będzie, jeżeli zajrzycie na jej profil, dużo będzie o różnych. Ograniczających nas przekonaniach o trauma bonding czy o czerwonych flagach. Naprawdę bardzo polecam i wydaje mi się, że polecam każdemu. Ja tam codziennie znajduję coś wartościowego, i też jej posty są takie. Nie wiem, one są tak dobrze przygotowane, tak przemyślane zawierają bardzo dużo mm, kafelków, karuzeli. Tak, że to jest, to jest naprawdę porządny. Profesjonalny, głęboki materiał, nie jakiś jeden cytat, który zostawiacie w takim stanie zawieszenia, tylko wydaje mi się, że takie konto, które bierzecie za rękę i naprawdę pomaga ci przejść przez tą drogę jakiegoś takiego leczenia, uzdrawiania. No i właśnie, mówiąc o uzdrawianiu, chciałabym przejść do mojego kolejnego odkrycia miesiąca, a mianowicie do olejków eterycznych, które są w moim życiu od paru lat. Oczywiście wszystko zaczęło się od Kochanej Asi Łożyńskiej, która jest terapeutką y, olejkami eterycznymi. Ona zaczęła mi mówić o tych, o tych substancjach. Od niej też dostałam swoje pierwsze olejki, które są częścią mojej codzienności, ale nie ukrywam, że za bardzo się na nich nie znam. Parę miesięcy temu dostałam od mojej Karo olejek marki, o której Wam właśnie powiem, czyli y, marki Hebda. I był to olejek na natłok myśli. I za to chyba najbardziej kocham te produkty, że one mają takie no, super marketingowe. Ja po prostu jestem sprzedana, absolutnie w ogóle zachwycona. One są nazwane po to, żeby od razu adresować jakąś konkretną potrzebę. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o dwóch produktach, których używam od kilku tygodni i jestem. Poruszona i pierwszy z nich to jest cały zestaw na dobry sen. To jest olejek i spray na dobry sen, który jak sam raz wskazuje, pomaga nam wyciszyć się, zrelaksować i dobrze spać. Spray sobie psikamy na poduszkę, a olejek nakładamy na ciało i w skład tego, tej mieszanki wchodzi olejek lawendowy, który wycisza, relaksuje. I zaskakuje wszechstronnością, to klasyka aromaterapii, której nie może zabraknąć w mieszance na dobry sen. Oczywiście to tutaj cytuję, to nie jest moja wiedza. Mamy olejek Liang-Liang. Według aromaterapeutów najlepszy olejek dla osób w trudniejszych chwilach ze względu na swoje mocno harmonizujące oraz otulające działanie olejek z szałwi muszkatołowej. Szałwia jest ceniona od tysięcy lat, a wykorzystywanie jej właściwości zalecali między innymi Pliniusz Karol Wielki czy Święta Hildegarda. Współcześnie bada się szałwie wcześniej pod kątem wpływu na układ nerwowy. Nie wcześniej, najczęściej pod kątem wpływu na układ nerwowy oraz problemów z kobiecymi hormonami. Dalej olejek z geranium różanego, bardzo kobiecy, wprowadzający słodką nutę. Podobno sama Kleopatra używała geranium np. dla piękniejszej cery. Olejek z Vetiveri, rozluźniający napięcia w Twoim ciele, bardzo relaksujący i uspokajający, wciąż niedoceniany przez szerszą publiczność, mimo swoich licznych dobroczynnych właściwości. Cudowne, po prostu jestem zakochana w tym zapachu, zresztą w każdym, ale ten jest po prostu chyba moim top. I drugi olejek, który bardzo mi posłużył ostatnio. Nie ukrywam to olejek na silne emocje. I tam mamy e, wspomniany wcześniej Liang Liang, czyli działanie harmonizujące i wyciszające, też wspomniany olejek wetiverowy, odprężający, łagodzące napięcia i olejek jaśminowy, który poprawia nastrój. I to też jest piękna mieszanka. Nie, obie są piękne, nie umiałabym wybrać. E, polecam naprawdę. To jest polska marka, świetna jakość, e, naturalne e, produkty, i uważam, że w ogóle to jest bardzo ważne, <laughs> żeby wspierać lokalne polskie marki i też takie, które rzeczywiście tworzą dany produkt i sprzedają od człowieka do, do człowieka, dlatego że jest bardzo dużo kontrowersji, jeśli chodzi o największe marki olejków eterycznych. Mam tutaj na myśli doterę, którą lubię, jakby mam ich produkty i... Ym... Young Living, dlatego, że to są firmy, które działają na zasadzie MLM-u i bardzo dużo tam jest właśnie jakichś takich dram i, 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 i dziwnych, dziwnych historii. W ogóle jest o tym nawet jak odcinek jakiegoś serialu właśnie o, o różnych kontrowersjach w świecie wellnessu, a z drugiej strony produkty takie lokalne właśnie od tych mniej prestiżowych firm są często no, niesprawdzone i ta jakość jest wątpliwa, więc wydaje mi się, że jak uda nam się znaleźć coś, co jest jakościowe i nasze to, to jest ogromny skarb. I właśnie Klaudyna Hebda i jej zespół tworzą świetne produkty, które Wam bardzo, ale to bardzo polecam. No i w sumie pokrewny po, po temat, czyli, czyli kosmetyki. Moje odkrycie lipcowe to jest marka Hagi, też polska, polska marka kosmetyków Cruelty Free, produktów wegańskich z naturalnymi składami. Mam Wam dzisiaj do polecenia dwie rzeczy: balsam i mgiełkę. Pierwsza z nich to jest ten naturalny balsam do ciała ziołowo mi, który zawiera bogate w witaminy i... Nienasycone kwasy tłuszczowe oleje, takie jak olej pestek moreli, słonecznika i winogron, a także makadamia i ryżowy. Balsam natłuszcza, odżywia skórę dzięki dodatkowi witaminy E i H, które odpowiadają za równowagę hydrolipidową na skórka oraz spowalnianie procesów starzenia. Mamy tam też roślinne ekstrakty z pokrzywy, rozmarynu, tymianku. One aktywują procesy regeneracji, działają przeciwzapalnie i rewitalizują skórę. Jejku, bardzo dużo jest tutaj tych pięknych składników aktywnych. Są też naturalne oleje eteryczne z drzewa herbacianego i różanego, paczuli, geranium, goździka i sosny, które stanowią ekskluzywne wykończenie i przenoszą do aromatycznego ogrodu zgadzam się, kocham, bo on się nazywa ziołowo mi, ja bym powiedziała, że tak lasowo mi, więc bardzo, bardzo odczuwalne są te, te roślinne, takie ziemiste nuty. Ja uwielbiam takie klimaty zapachowe. No i jest to wspaniały, nawilżający produkt, super się um, wchłania, rozprowadza, jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo na tak. I ważne info to to, że opakowanie jest wykonane z materiałów, z recyklingu, co zawsze jest ogromnym plusem. I drugi produkt to jest super odkrycie, takie idealne, idealne na lato. Zakochałyśmy się z tym, w tym właśnie po powrocie z biaric mam Dago. I jest to rozświetlająca mgiełka do ciała w wakacje na bali się nazywa. I zawiera nawilżające ekstrakty z ogórka i hibiskusa oraz proteiny owsa, zmniejszające ty e, wy, l, czyli przez utratę wody. Za zapach odpowiadają naturalne olejki eteryczne strawy cytrynowej, cedru, szałwii i grapefruita ze słodko, słodką nutą wanilii i drobinki, które sprawiają, że nasza skóra się pięknie mieni i wyglądamy jak y, po prostu nie wiem co, jak gwiazdka. Nie no, świetny, świetny produkt. Po prostu tak pięknie pachnie, że od razu nas przenosi gdzieś właśnie na jakąś rajską wyspę. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Jeszcze mam jeden produkt kosmetyczny dla Was i to też jest polska marka, też nowo przeze mnie odkryta, marka Say Hi. Jest to emulsja do demakijażu Smooth Skin Delikatna Emulsja Demakijaż Plus Detox. Ja zazwyczaj używam mydła Spuriter do makijażu. Może inaczej. W idealnym świecie używałabym tylko tego, ale czasami kiedy mam make-up pełniejszy, to jednak zależy mi na tym, żeby doczyścić skórę, ale jednocześnie też nie chcę używać żadnych wacików, czy nawet jakichś ściereczek, bo oczywiście to jest więcej śmieci, lub więcej prania, więc bardzo sobie chwalę takie produkty, które po prostu same zmywają ten makijaż, my to potem spłukujemy i nasza twarz jest czysta. To jest magia. To jest magia, bo po prostu chemia naturalna oczywiście, bo to jest produkt naturalny, wegański, wiadomo, jak wszystkie kosmetyki, które, które u siebie polecam. I jest to bardzo bardzo fajna formuła. Wstrząsamy opakowaniem, nakładamy dwie pompki lub jedną pompkę, w zależności od tego, czy na przykład mam sam taki sunscreen na sobie, czy mam też, nie wiem, makijaż oczu, bo ta emulsja zmywa wszystko i to jest świetne. Ja potem po prostu sobie domywam twarz. Wam twarz mydłem, ale nakładam te emulsje, przez kilkadziesiąt sekund sobie masuję, masuję twarz, spłukuję i jest, jest super efekt. I tutaj mamy trzy cenne olejki z orzechów makadamia, z migdałów i z pestek moreli, zieloną glinkę, szpinak i skwalan. I to natychmiastowo oczyszcza, uspokaja i nawilża skórę. Mamy bioaktywny kompleks z owoców papai, mango i ananasa, mnóstwo odżywczych witamin i minerałów yy, i też lekko złuszczających owocowych enzymów, działa antyoksydacyjnie, poprawia gładkość i elastyczność skóry i nie zawiera aktywnych, a raczej agresywnych składników myjących. Naprawdę super, 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 super produkt dla osób, które nie lubią wielokrokowej pielęgnacji i nie chce im się używać oleju, potem jakiegoś innego żelu. To jest coś git. Na sam koniec po urodzie wiedzie jeszcze moda. Mam dla Was dwie polecajki. Pierwsza rzecz to jest najpiękniejszy top do ćwiczeń na świecie. Serio. To jest top marki Lemis, polskiej marki który musicie zobaczyć sami, więc po prostu zobaczcie sobie w opisie. On jest tak cudownie wycięty, jeszcze jest w takim beżowym kolorze, który idealnie pasuje do opalenizny. Naprawdę ja jestem nim zachwycona, jest przepiękny. Jest wykonany w 80% z poliamidu z recyklingu i w 20% z elastanu. Jest to dzielina wykonana we Włoszech, posiada certyfikat Global Recycled System, jest bardzo dużo certyfikatów, które też sobie można sprawdzić. To jest dla mnie mega ważne przy wyborze marek ubraniowych, więc brawo, brawo, brawo Lemis i świetnie się w tym ćwiczy. I ostatnia rzecz na dzisiaj to jest koszula. Mamy upały, mamy lato i. Delikatna, zwiewna koszula, uważam, to jest bardzo ważny element garderoby, szczególnie kiedy na przykład, nie wiem, nasze zobowiązania czy nasza praca wymagają od nas założenia czegoś bardziej zabudowanego niż bikini albo sukienka na ramiączkach. To naprawdę ja się świetnie czułam w tej koszuli. To jest koszula polskiej marki Aure i to jest Aure The Label. Koszula nazywa się y, Aria. I jest wykonana z mieszanki bawełny z lnem, i też zawiera certyfikat OEKO-TEX Standard, um, Standard 100. Ja ją mam w wersji grafitowej i białej, po prostu polecam. Można sobie też podwinąć rękawy i super się sprawdza na lato. Jest mega przewiewna. I nawet jeżeli się spocimy, to zupełnie tego nie widać. I jest to bardzo, bardzo komfortowa rzecz. No, dzisiaj był jeden z dłuższych odcinków, moi drodzy. Na koniec, jak zawsze, kilka słów o fundacji. Bo ja każdego miesiąca przekazuję 10% zysków z mojego sklepu internetowego innej fundacji. Mój sklep internetowy to jest um, miejsce, w którym ja sprzedaję swoje e-booki, które napisałam w ostatnich latach. I tutaj mamy foodbooka, czyli moje przepisy roślinne, pyszne, zdrowe, proste. To jest mój pierwszy e-book. Mamy holistyczne pozdrowienia, czyli moja filozofia zdrowego stylu życia. Mamy poranne rytuały to jest kolejny e-book, mamy codziennik, czyli no to jest o książkę elektroniczną do pracy nad sobą, która codziennie przez rok zadaje nam inne pytanie, które nas przeprowadza przez świat emocji, relacji, swoich planów, no to jest taka bardzo, bardzo fajna forma autoterapii, polecam Wam serdecznie. No, w każdym razie kupując te rzeczy, każdego miesiąca jakby też dołączacie do wspierania wybranej fundacji i w sierpniu Postanowiłam wesprzeć fundację Feminoteka i kilka słów o tej fundacji dla Was mam. W ogóle taki slogan na stronie, który nas wita, to jest: Chcemy pomóc, jesteśmy dla Ciebie, rozumiemy Cię, stoimy po Twojej stronie, co uważam bardzo piękne. I kwoli wyjaśnienia to. Jako feminoteka pomagamy kobietom doświadczającym przemocy, zwłaszcza seksualnej, prowadzimy telefon przeciwprzemocowy, oferujemy bezpłatne wsparcie prawne, psychologiczne, terapeutyczne dla kobiet po doświadczeniu przemocy, wydajemy publikacje na temat przemocy, organizujemy akcje, debaty poświęcone przemocy wobec kobiet, edukujemy, organizujemy akcje, piszemy petycje, zmieniamy prawo i społeczeństwo. Prowadzimy specjalny fundusz dla kobiet po gwałcie, który pozwala szybko i bez zbędnych formalności pomagać kobietom, które doświadczyły gwałtu. Opłacamy leki, terapię, prawniczki i podstawowe opłaty. Działamy na rzecz likwidacji, dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia publicznego, społecznego i kulturalnego. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, organizujemy spotkania, promocje książek, dyskusje i wydajemy książki. To tyle moi mili. Feminoteka robi świetne rzeczy, więc fajnie, że możemy razem ją wesprzeć. Ja Wam jak zawsze dziękuję za wysłuchanie mnie przez tak długi czas, bo rozmawiałam prawie 50 minut, dzisiaj było mam wrażenie tak trochę śmieszkowo, luzacko, ale w końcu mamy wakacje, jest sierpień, a ja mam urodziny 14 sierpnia, jakby ktoś mi chciał złożyć, uro... złożyć urodziny, tak, złóżcie mi urodziny, złożyć życzenia. Stwierdziłam, że to powiem, jak już dotrwaliście do 50 minuty, to możecie też mnie posłuchać jak proszę się o życzenia nie no, oczywiście się śmieję, życzę wam dobrego, dobrego czasu teraz w sierpniu, wypoczywajcie, cieszcie się słońcem, jedzcie dobre rzeczy dbajcie o siebie, siedźcie na dworze bądźcie na słońcu, unikajcie ekranów spędzajcie czas z ludźmi, po prostu celebrujcie ten czas, bo wydaje mi się, że ten sezon lwa musiała bardzo temu sprzyja, także dzięki wielkie raz jeszcze i słyszymy się za tydzień Cześć!